Państwa, chciałabym teraz skoncentrować Państwa uwagę na takim problemie jak różne potrzeby i oczekiwania zdrowotne pracowników i kwestia, jak bardzo różnią się młodzi i starsi pracownicy, jeśli idzie o oczekiwania zdrowotne adresowane pod kątem swoich pracodawców. Proszę Państwa, no, spotkamy się tutaj głównie po to, żeby doskonalić nasze programy prozdrowotne. I jeśli mówimy o tych programach prozdrowotnych w konwencji właśnie problemu różnych generacji pracowników firmy, to oczywiście takie świadomość tych różnic, ale też i podobieństw jest na pewno bardzo istotną determinantą wysokiej jakości tych programów, a tym samym no, decyduje o osiąganych w nich efektach. Jeśli, proszę Państwa, staramy się tak działać, by te różnice uwzględniać, również firma staje się elementem w systemie społecznej odpowiedzialności za zdrowie i może dawać istotny wkład w przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom starzenia się naszego społeczeństwa. Oczywiście jest to także postulat, ważna zasada, rzeczy, które są istotne w koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy. W promocji zdrowia mówimy nie tylko o tym, żeby zachowywać ten potencjał zdrowotny, zdolności do pracy, ale również minimalizować nierówności w zdrowiu wśród pracowników. I kwestią kluczową jest też takie prowadzenie tych działań, żeby zachowywać podmiotowość pracowników, tak? I ważnym elementem naturalnym tej podmiotowości jest wychodzenie w naszych działaniach naprzeciwko ich potrzebom i oczekiwaniom, ale w taki sposób, żeby, proszę Państwa, niekoniecznie oferować te same działania, ale oferować różne działania o istotnej wartości dla zdrowia różnych grup pracowników i w tym sensie zachowywać równość w ich dostępie do oferty programu. Te różnice i podobieństwa są bardzo istotne także wtedy, kiedy Państwo borykacie się, zastanawiacie się, jak zaproponować, co zaproponować, żeby właśnie nie stwarzać poczucia lepszych i gorszych adresatów programów, ale także jest to ważne w konwencji tego, żeby nie stygmatyzować, nie wykluczać społecznie różnych grup pracowników. Jaka będzie struktura mojej prezentacji? No proszę Państwa, żebyśmy jak najlepiej korzystali z tych różnic między młodszymi i starszymi generacjami personelu firmy, projektując i wdrażając nasze programy. Przede wszystkim dobrze jest rozpoznać, jakie są różnice w ich sposobach myślenia, opiniach, przekonaniach na temat zdrowia, na temat tego, jak dbać o zdrowie, ale też biorąc pod uwagę fakt, że mamy dość bogaty materiał empiryczny, będziemy mogli Państwu też pokazać pewne różnice związane już z bezpośrednio formułowanymi oczekiwaniami pod adresem oferty firmy. Ponieważ bardzo istotnym obszarem działań dla wielu firm jest właśnie aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie i też te sfery życia są uznawane jako istotna determinanta zdrowia przez pracowników. Wyniki będą ilustrowane właśnie w zakresie tych dwóch obszarów działań prozdrowotnych firmy. Proszę Państwa, w tym gronie już wielokrotnie mówiliśmy sobie, że aby dobrze zaplanować i wdrażać program promocji zdrowia, nie można pominąć kwestii, no właśnie, stanu zdrowia pracowników, prawda? Od tego powinniśmy wyjść, ten stan zdrowia monitorować na wiele sposobów. Dla nas jako organizatorów ważne jest uzmysłowienie sobie skali tych różnic, tak? Tego, na ile one są ważne też dla samych pracowników. Dlatego pokazuję tutaj Państwu wyniki dotyczące subiektywnych ocen swojego zdrowia, autoocen zdrowia młodszych i starszych pracowników. I proszę zauważyć, że jako bardzo dobre lub dobre zdrowie ocenia
dobra oceniają prawie wszyscy młodsi pracownicy i już tylko połowa najstarszych. No, podobne tendencje potwierdzają inne badania. Kwestia doświadczania, częstego doświadczania dolegliwości i bólów, tak? Tutaj mamy sytuację, że to wygląda 3 razy gorzej wśród najstarszych pracowników niż najmłodszych. Kwestia silnego zmęczenia fizycznego i psychicznego to też jest różnica ponad 20 punktów procentowych, tak? Choroby przewlekłe, oczywiste, że wielokrotność wśród najstarszych i o tym, o czym już wspominała Eliza, najstarsi pracownicy także z powodu złego samopoczucia częściej pracują na tych zwolnionych obrotach. Druga bardzo istotna kwestia, jeśli projektujemy i wdrażamy działania zdrowotne, to jest to, żeby wpasować się z tymi działaniami zdrowotnymi w te obszary życia i funkcjonowania pracowników, które ich zdaniem mają największe znaczenie dla ich stanu zdrowia. Połowa polskich pracowników mówi, że czynnikiem 3 najważniejsze mieli wskazać, które kształtuje ich zdrowie, jest dobra praca, tak? Czyli wszystko to, co robimy, żeby człowiek poczuł, że pracuje w dobrym, przyjaznym miejscu, to już samo to jest bardzo istotnym, można powiedzieć, działaniem prozdrowotnym w konwencji tego, jak pracownicy postrzegają uwarunkowania swego zdrowia. Proszę zobaczyć, wysoko lokuje się bardzo udane życie rodzinne, właśnie to zdrowe odżywianie i możliwości odpoczynku. Czym się nie różnią młodsi i starsi pracownicy? Dobra praca, zdrowe odżywianie, zdrowe środowisko, opieka lekarza rodzinnego, lepsze radzenie sobie ze stresem. Te ostatnie dwie kategorie wskazywane istotnie rzadziej. I teraz, proszę Państwa, różnice, czynniki, które wyraźnie różnicują. Proszę zwrócić uwagę, tak? Pracownicy starsi wiekiem, tak? Widzą, że ich zdrowie zależy, dużo częściej widzą, tak, że ich zdrowie zależy od większych możliwości odpoczynku. Może to trochę zaskakiwać, ale także od udanego życia rodzinnego, bardziej od dostępu do lekarzy specjalistów. Natomiast młodsi pracownicy wyraźnie częściej w porównaniu do starszych pracowników widzą, że na ich stan zdrowia ma wpływ uprawianie sportu, ćwiczeń, bycie w ruchu. Proszę Państwa, promocja zdrowia to przede wszystkim kształtowanie prozdrowotnych stylów życia. I tutaj, żebyśmy mogli być skuteczni, to musimy wiedzieć, co pracownicy sądzą o dbaniu o zdrowie, na ile czują się do tego przygotowani, jakie postrzegają bariery, jakie czynniki sprzyjające, żebyśmy mogli prawidłowo dobierać działania. I przyjrzyjmy się, jak to wygląda w różnych generacjach pracowników. Tak? Pracownicy starsi wiekiem, tak? W sposób statystycznie istotnie częściej przyznają, że o zdrowiu zaczynają myśleć dopiero wtedy, gdy coś nie jest z nim zupełnie dobrze, tak? Natomiast proszę zwrócić uwagę, że młodsi pracownicy z kolei statystycznie istotnie częściej mówią, że zdrowy styl życia sprawia im dużo radości, daje satysfakcję, że na przykład aktywność fizyczna, uprawianie sportu jest dla nich ważne, tak? Istotne. Teraz może przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo tym różnicom w podejściu właśnie do aktywności fizycznej i do zdrowego odżywiania. Proszę Państwa, sam problem rozumienia aktywności fizycznej. Proszę zwrócić uwagę, dla starszych pracowników zdecydowanie częściej aktywność fizyczna to po prostu wysiłek podczas zwykłych codziennych czynności i też o wiele częściej, tak, pokazują, że to jest taka aktywność, która ich nie męczy, tak? No, już nie odnoszę się do tego, bo to jest dość oczywiste, że też częściej pokazują, że to są jakieś ćwiczenia zalecone przez lekarza. Ale popatrzcie Państwo na tę różnicę. Młodsi z kolei częściej już definiują
tą zdrową aktywność fizyczną w taki sposób bliższy, no jakby naukowym podejściom do aktywności fizycznej. Zdecydowanie częściej mówią, że zdrowa aktywność fizyczna to jest jakaś aktywność jednak sterowana przez jakiegoś profesjonalistę. Także no tutaj już w samym jakby zrozumieniu tego, czym jest zdrowy ruch i ćwiczenia, mamy wyraźne różnice. I teraz, proszę Państwa, no właśnie, to, co mi pomaga i to, co przeszkadza w realizowaniu aktywności fizycznej, tak? Starsi pracownicy, tak? O wiele rzadziej mają poczucie, że za mało się ruszają, że powinni być aktywni fizycznie, tak? To jest ten istotny, taki logiczny punkt wyjściowy, tak? No i potem mamy też różne ograniczenia wskazywane istotnie częściej. Brak czasu, tak? Jestem tak zajęty, że nie mogę wygospodarować sobie tego czasu, tak? Brak mi też częściej, brak mi rzetelnych informacji, jak ćwiczyć, żeby to było dobre dla mojego zdrowia. A w ogóle i też częściej, no jednak bardziej potrzebny mi jest odpoczynek niż jakieś ćwiczenia i aktywność fizyczna. Obie grupy są podobne, jeśli idzie o takie problemy jak wytrwanie w postanowieniu, by więcej ćwiczyć i problemy ze zmotywowaniem się do większej aktywności fizycznej. Proszę Państwa, jeśli idzie o zdrowe odżywianie, te różnice między młodszymi i starszymi pracownikami są o wiele mniejsze. Oczywiście jest tutaj też ta różnica, być może biorąca się no, z większej już takiej wiedzy profesjonalnej, że jest zdrowe odżywianie, to jest też jakiś problem no, liczenia kalorii, tak? I teraz jak tutaj młodsi i starsi pracownicy podchodzą do tego problemu zdrowego odżywiania? Jak powiedziałam, te różnice są mniejsze, ale też warto o nie pamiętać. Rozpocznijmy może od tego, że utrzymanie zgrabnej sylwetki, tak, ma ogromne znaczenie dla więcej niż 3/4 młodych osób i tylko dla niespełna połowy, właściwie niespełna połowy starszych, tak. I znowu tutaj starsi pracownicy w sposób istotnie częstszy znowu twierdzą, że brakuje im czasu na to, by się zdrowo odżywiać i czują się zagubieni, bo lekarze i eksperci no, przekazują ich zdaniem niespójne informacje na ten temat, tak? Natomiast młodsi pracownicy czują się bardziej przygotowani i potrafią ich zdaniem lepiej zmieniać swoje nawyki żywieniowe i być w tym wytrwałym. A to są czynniki, które nie różnicują grup, asertywność w odmawianiu, poczucie, że je się niezdrowo, to, że czasami ta zdrowa żywność wydaje się zbyt droga. Proszę Państwa, dla przykładu, tak, tutaj różnice pomiędzy już szczegółowo formułowanymi oczekiwaniami pod adresem programów promocji zdrowia w firmach. Wybrane przykłady, gdzie te różnice są najbardziej istotne, prawda? Zwróćcie Państwo uwagę, tak? Sponsorowanie różnych aplikacji, platform i tak dalej, tego całego wsparcia za pomocą technologii, tak? Jest to coś, co oczekuje ponad połowa pracowników młodszych wiekiem i tylko co około trzeci starszy wiekiem. Zakupy sprzętu sportowego, udział jakichś firm w zakupach, w dofinansowaniu, także częściej jest to oczekiwanie młodszych pracowników. Miejsca do ćwiczenia po pracy, no wyraźnie tutaj starsi pracownicy, no tylko co trzeci oczekuje tego rodzaju działania
działania, podczas gdy ponad połowa młodszych. Ćwiczenia pod okiem instruktora, podobna sytuacja. Proste ćwiczenia na stanowisku pracy, a idzie tutaj o to, by firma zapewniła takie przyrządy. Także bardziej otwarci są młodsi pracownicy. Miejsca, możliwości do ćwiczeń w czasie przerw, również młodsi pracownicy i także spotkania z ekspertami, które doradzają, jak na przykład zdrowo żyć, czy być aktywnym fizycznie. Proszę Państwa, jakie są wnioski, tak? No rzeczywiście stan zdrowia powinien być bardzo istotnym wskaźnikiem, jeśli idzie o oddziaływania nasze prozdrowotne w firmie, tym bardziej, że pracownicy starsi zaczynają dbać o zdrowie dopiero, gdy im coś dolega. Zwracajmy uwagę w działaniach adresowanych do starszych pracowników, by sprzyjały ich życiu rodzinnemu, stwarzały możliwości do odpoczynku, wspierały zdrowe odżywianie i ułatwiały dostęp do lekarzy specjalistów. To brzmi może tak dość, no nawet trywialnie, ale proszę się zastanowić, tak? Mamy wrażenie, że często szereg aktywności, które oferujemy naszym pracownikom, no jakby wyjmują ich z życia rodzinnego, tak? To jest coś, co dotyczy tylko ich, co nie jest, jakby rodziny nie są wkomponowywane, nie są te nasze aktywności tak oferowane, żeby sprzyjać życiu rodzinnemu, tak? Zapominamy też o tym, że te działania na rzecz zdrowia, no może niekoniecznie to powinna być ta mobilizacja. Zachęcałabym tutaj Państwa do takiego myślenia w konwencji, no właśnie takich form, które bardziej odbierane są jako coś przyjemnego, relaksującego, właśnie wspierającego. Tutaj jeśli idzie o młodych pracowników, to akurat to życie rodzinne i te możliwości odpoczynku się powtarzają. Oczywiście młodsi rzadziej zwracają uwagę na tego rodzaju kwestie, ale widać, że bardzo są zmotywowani i bardzo chętnie uwzględniają wsparcie dla zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Podkreślę jeszcze te kwestie związane ze starszymi pracownikami, a które dowodzą jednak potrzeby bardzo zintensyfikowanych oddziaływań edukacyjnych, tak? Czasami ta oferta prozdrowotna firmy rzeczywiście jest profilowana głównie przez młode osoby, tak? I tutaj zwróćmy uwagę na te kwestie. Zwróćmy uwagę też na kwestie, które mogą ich w jakiś sposób no, stawiać w mniej uprzywilejowanej pozycji, a nawet troszeczkę stygmatyzować. One często związane są z przerostem oddziaływań właśnie za pośrednictwem różnych aplikacji, środków technicznych, z czym starsi pracownicy sobie nie radzą. I w związku z tymi deficytami energii, tym brakiem poczucia też czasu, że być może warto jest rozszerzyć ofertę działań, które przebiegają na terenie firmy i w czasie pracy. To będzie dobre wyjście do tego, by być może w przyszłości byli lepszymi adresatami działań, także tych, które oferujemy, jeśli idzie o czas poza pracą. Bardzo serdecznie dziękuję.